Tutaj Afro i witam was w kolejnym odcinku. Ale coś za wysoko mi ruszyło. Dzień dobry. Ale myślę, że będziemy na tym pracować, bo nie wiem, czy jak jest dzień dobry, czy jak jest zwykle dzień dobry, czyli tak wyżej, czy niżej, nie wiem, w sumie mogę nad tym pomyśleć. Ale nie wiem, czy widzicie, pewnie się zdziwicie, ale dzisiaj jest jak ze starych dobrych czasów, jest vlog spółeczki, prawda? I widać moje piękne plakaty, jeden i drugi. No, w każdym razie wynika to, że nie będę dzisiaj w szkole, gdyż po tej wczorajszej morderce, po tym turnieju, po tej próbie, prawda, próbie sił, ach, się pochorowałem, prawda, jakieś takie choroby miałem, źle się czułem, więc dzisiaj nie poszedłem do szkoły, a szkoda, bo szliśmy do jakieś spotkanie z Macierewicza, znaczy do jakiegoś pułku od Macierewicza, więc byłoby miło jakieś tam paramilitarne, ale to Przemek prowadzi, więc pewnie było fajnie. No i Daniela Cześcia też nie było w szkole, a pewnie by znowu jakieś vlog afro bez afro zrobili. Kurczę, co to były? Jakieś czarne rzeczy się dzieją na moim kanale. W ogóle nie wiem, kiedy wychodzi to Afro Plus, czy jakieś vlogi, czy afro szkołą. Och, oni to robią bez mojej wiedzy, muszę ich temperować. A i ciekawe, jak to dotrwa do tego momentu, czy wszyscy oglądają vloga, bo jak na przykład w gameplayach mówię, no napiszcie, ciekawe, czy mnie ktokolwiek ogląda, napiszcie, kto dotrwa do tego momentu, to nikt nie pisze. Czyli nikt nie ogląda moje gameplay do końca, ale teraz, ale może vlog ktoś ogląda do końca, no więc napiszcie, prawda? Kto dla pierwszej osoby, która napisze giveaway kółeczka afro oraz łyka gwiezdnej zupy. Więc warto spróbować swoich sił, prawda? Oglądałem sobie Nitro wczoraj i powiedział giveaway kosy. Giwałej kosy dla tego, kto rozwiąże cały tekst Gibda z Jaldy w komentarzu. No i jeżeli nie mogło być skopione kosę, mu trzeba było rozwiązać, no i niektórzy ludzie to robili. Śmieszne sprawy w ogóle. Polecam rozmowy telefoniczne od Nitro, miałem to zrobić. Fajna seleś, fajnie się słucha do Headstone'a czy do czegoś. Śmieszne rzeczy. Nitro, fajny youtuber, znaczy nie wiem, lubię go oglądać w sumie. Czasem lubię, a czasem się dziwnie zachowuje. Ale milion osób mówił ostatnio, 51 Cobblestone'ów otwierał, prawda? To był specjal. Kurczę, wczoraj vlog był pół minuty, a dzisiaj gadam i gadam. To był nowy rekord Polski, nie wiem, czy on, dobrze, nie będę wam spoilerować, ale... I oglądałem dzisiaj najlepsze wydropione też, kurczę, dużo filmików dzisiaj na YouTube oglądałem. Najdroższe wydropione itemy w historii, znaczy nie itemy, karabiny. I gościu wydropił Dragon Lore'a, suvenira, po prostu... Nie wiem, Mistrzostwo Świata. Jak ja bym wydropił Dragon Lore'a, to bym zrobił giveaway'a Grotto na przykład. No i jeszcze, ach, miałem to zrobić, ale zapomniałem. Pozdrawiam wszystkich uczestników właśnie warsztatów dla kart drużyny Groban, na których byłem w Skoczowie. Tam karcerze ze Skoczowa, z Mnicha, z Cieszyna, więc wszystkich pozdrawiam bardzo serdecznie, bo miałem to zrobić, ale zapomniałem w tym poprzednim vlogu, bo to po takich przeżyciach było, to najmniej nie wiedziałem, co mówić nawet.